Ostatnia debata Trump-Biden. Komentarze wybory w USA. Komentarze po debacie Trump-Biden. Media w Stanach Zjednoczonych oceniają, że druga debata prezydencka była bardziej stonowana od pierwszej. Nie brakowało w niej jednak personalnych ataków, a rywalizujący o Biały Dom politycy przedstawili zasadniczo odmienne wizje kraju, zauważają. W pierwszym komentarzu, Wall Street, konstatuje, że prezydent Donald Trump i kandydat demokratów Joe Biden przedstawili w nas chwilę, zupełnie różne, oceny odpowiedzi państwa na epidemię koronawirusa. Wymienili także oskarżenia dotyczące etyki oraz kwestionowali wzajemnie swoje poglądy na gospodarkę. WSJ wyraża pogląd, że ton czwartkowej debaty był mniej bojowy, niż podczas pierwszego spotkania kandydatów 3 tygodnie temu. Mniej było także wzajemnego przerywania wypowiedzi. Dziennik z Nowego Jorku pisze, że Trump był spokojniejszy niż ostatnio, a kandydaci tym razem bardziej zgłębili się w polityczne szczegóły. Jednak niektóre tematy, takie jak kwestie rasowe, spowodowały ostre wymiany, zaznacza. I odnotowuje, że Biden naciskał wyborczego rywala w kwestii 4 lat jego rządów, a ten odpowiadał mu, że jako polityk o bogatej karierze, w tym wiceprezydenta, powinien był zrobić więcej. Mocne ataki i ostra krytyka. Podobną ocenę pojedynku przedstawia na gorąco New York Times. Gazeta pisze o spokojniejszej debacie, w której nie brakowało jednak ataków. Było bardziej powściągliwie niż w pierwszym spotkaniu, gdy Trump skutecznie ukrócił wszystkie dyskusje o polityce. Spór o sprawy merytoryczne oraz o wizję, przerywany mocnymi atakami i ostrą krytyką, nie mógł być jednak bardziej dramatyczny, dodaje NIT. Serwis Hechil pisze o wymianie ciosów, między innymi w kwestii służby zdrowia i wywołanego epidemią kryzysu gospodarczego. Podkreśla, że telewizyjne starcie było zdecydowanie bardziej uporządkowane niż poprzednie. Według Hechil Trump był na początku debaty bardziej zdyscyplinowany. Przypomina w tym kontekście, że doradcy prezydenta nie byli zadowoleni z jego agresywnego podejścia w pierwszej debacie. Ich zdaniem było to nieefektywne i odstraszyło niezdecydowanych wyborców. Joe Biden: nigdy nie przyjąłem nawet centa z zagranicznego źródła. W czwartkowy wieczór w nas chwilę kandydaci okazali jawny brak sympatii, często przypuszczając na siebie wzajemnie ataki w zapowiedzi prawdopodobnie wrogich ostatnich 10 dni kampanii, zauważa Hechil. Serwis konstatuje też, że demokrata często kręcił głową i otwarcie się śmiał, gdy przemawiał Trump. Hechil odnotowuje, że republikanin nawiązał do ostatnich doniesień New York Post. Gazeta ta, na podstawie danych ze znalezionego laptopa, pisała o tym, jak Hunter Biden, syn kandydata demokratów, organizował spotkanie swojego ojca z dyrektorem ukraińskiej gazowej firmy Burisma, gdy Joe Biden był wiceprezydentem USA. Nigdy nie przyjąłem nawet centa z zagranicznego źródła, zapewniał Biden. Mówił, że za rozpowszechnianiem doniesień o jego rodzinie stoją Rosjanie, co Trump skwitował: chyba żartujesz. Brak wspólnego mianownika. Serwis radia NPR ocenia w pierwszym komentarzu, że Trump i Biden nie znaleźli wspólnego mianownika. Obaj atakowali siebie nawzajem w wielu sprawach za przeszłe rzeczy, stwierdza. Wśród przykładów wymienia kwestie reformy sądownictwa, migracji oraz zmiany klimatyczne. Breitbart wybija na głównej stronie, że w końcowej debacie Trump pokazał klasę. Ocenia, że Biden kłamał, kłamał i kłamał, oraz miał problemy z kończeniem zdań. Była to ostatnia debata prezydencka w tej kampanii wyborczej. Z zaplanowanych 3 telewizyjnych pojedynków odbyły się 2. Debata, która miała odbyć się w Miami na Florydzie, została odwołana z powodu wykrycia koronawirusa u Trumpa. Prezydent odmówił udziału w rozmowie w formie wirtualnej. Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada. Prognozowana jest rekordowa frekwencja, do której przyczyni się masowe głosowanie korespondencyjne. We wczesnym głosowaniu udział wzięło do piątku ponad 47,5 milionów obywateli USA. W większości sondaży przewodzi Biden, ale w 2016 roku Trump także nie był przedwyborczym faworytem.